Hej wszystkim, tu Prestigo. Jak pamiętacie, w kolejnym odcinku udało mi się awansować tych darmozjadów na wyższy poziom, ale wiąże się to też z pewnymi kłopotami, którymi będę się też w miarę na odcinku tym zajmował. I widzicie, ciągle pożary jakieś wyskakują. Pierwszą rzeczą, którą chcę, to po prostu będzie zwiększenie produkcji tytoniu, bo oni tytoniu żrą dużo. Olej do lamp, kurczę. Ciekawe wam powiem. Czemu nikt nie odbiera, co? Muszę chyba im lepszą drogę po prostu postawić tutaj, żeby szybciej odbierali. Nie mam cegieł. Produkcję cegieł mam chyba zablokowaną, jak się nie mylę. Żelazo? Gdzie jest produkcja cegieł? Tu, okej. Okay. I się produkuje. To jest statek, który wozi mi wszystko. Gdzie jest ten mój drugi, podniszczony? Niestety. Jak chcę z gościem walczyć statkami, to muszę opracować lepsze statki. Ale to wiecie, już jest może kwestia dłuższej rozkminy, bo priorytetem dla mnie powinno być po prostu wioska moja, żeby po prostu zabezpieczyć zyski, żeby ludzie byli zadowoleni i tak dalej, bo to prawie 1000 ich już jest. Widzicie, kłopoty się ze wszystkim zaczynają. Wojska bym mógł się pozbyć. Możliwe, że... The people praise your government. Prawda? Okay. Captain, my captain. The ship repair is finished. Tak, żelazo. 25 to. I pije. Okej. Sail close hold. I płynę im to sprzedać. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak się sytuacja rozwinie. A w międzyczasie ja spowolnię sobie. Zobaczę... Tutaj w tą stronę nie będę rozbudował, będę w tą rozbudował. Ok? A tutaj mógłbym na przykład fermę zboża postawić i zobaczyć, co ona będzie wymagała. Boże. 10 kosztuje. Dużo miejsca nie zajmuje. To sobie postawię. Ale mam nadzieję, że to będzie jako wydajne, bardzo wydajne, po prostu to, produkcja żywności, to zboże. Tak, kolejną rzeczą będę potrzebował jest młyn, który sobie tutaj postawię jakoś. Tak, stać mnie? Stać mnie na młyn. Młyn chwilowo nie pracuje i co za tym idzie? Piekarnia. Piekarnia to już tutaj wcisnę. Na piekarnię nie mam cegieł. Jeszcze jedna cegła. Prawda, trzaśnie mnie to po kieszeni, ale mam nadzieję, że wspomoże to produkcję żywności. No docelowo, wiecie, będę się przesiadał na takie lepsze sposoby produkowania żywności, że na przykład będę likwidował te fermy bydła, a będę stawiał na przykład te. Boże, zobaczę, jak to ogólnie będzie wyglądało w ogólnym rozrachunku. W ogólnym rozrachunku jestem na minus. Ludziom się nie podoba, że na przykład tytoniu brakuje. I dlatego maleją. Ojej, dlatego nie zablokowałem dostęp do materiałów budowlanych. Ale zobaczymy, co będzie, jakim sprzedam to żelazo. No jest. Zrównać z ziemią dwa główne miasta Ramireza. O kurcze! Czyli misja się przedłuży bardzo. Dobra. Szybka faza planowania. Co potrzeba na drugą suszarnię? Druga suszarnia tytoniu. Gdzie jest tytoń? Kopalnia kamieniołom. Ja cię kręcę. Dobra. Suszarnia tytoniu. Tu. Co mi potrzeba? 4, 2, 6. Kurczę. Wszystko. Ale jestem pewien, że przynajmniej jedno miasto już mu zaorałem przez przypadek. Ale widzę, że on ma dużo statków, więc będę potrzebował, nie wiem, dwa takie okręty średnie. Wojskowe. Co? 600 ileś zysku? O kurcze, ładnie. To tutaj chyba się coś sprzedało, prawda?
Co to się sprzedało tyle? Drewno? Czy to możliwe? Nie, żelazo mu sprzedałem. A, czyli jednak żelaza się opłaca sprzedawać. Może otworzysz szlak handlowy? To by był, wiecie, zawsze ten dopływ zysku. To jest taki głupi pomysł, wam powiem. Otworzyć handel, że ja po prostu produkuję to żelazo i sprzedaję mu. Okej, okay, czyli tak. Pierwszy będzie wpis tutaj. A drugie będzie wpis. Tutaj będziesz mi ładował całe żelazo. A tutaj będziesz sprzedawał całe żelazo. I będzie zysk. Ale kurde, 600 ileś? Ja cię kręcę. Ładnie. Ładnie na tym zarobiłem. I dzięki temu mogę sobie po prostu tutaj podziałać bardziej. Starać się pozabezpieczać wszystko. Po prostu wszystko. Tutaj sytuacja. Produkuje się niby, ale co z tego? Surowców ciągle brakuje. Muszę jeszcze jedno takie postawić. Ojej, czemu to nie odbiera? Drogi nie ma więcej. Tak, teraz odbierze. Aha, kurde, to musi być do drzwi droga. Kurde. Dobra, to odbierają? Odbierają. To jest chyba, że po prostu tak w zasięgu, wiecie. No jak na przykład odbiera, to ten. Łożelnia, łożelnia. Jak sytuacja z bydłem się ma? Zobaczyć. Bydło. Bydło niby dużo tego nie ma. Ale powiem wam, że kurde, ten handel jednak mi wspomoże mnie bardzo. Szczególnie jak mogę. Bo ludziom na przykład zaczyna alkoholu brakować. Muszę pomyśleć. Pewnie jakbym uruchomił produkcję narzędzi, to by mnie też wspomogło bardzo. No. To na razie to chyba wystarczy. Tak źle nie jest. Tutaj bym mógł na tą okolicę przenieść na przykład produkcję tych. Zwiększyć produkcję alkoholu. Jako taki pierwszy mój krok i to chmiel by był. Chyba chmiel najlepiej będzie taki, wiecie, po prostu początkowo, bo to już jest, jak widzicie, drogie. 18. Kurde, nie wiem, ale tu na chmiel postawię. Popatrzmy. Bienica, kurde. Dragon z ubraniami, nice. W ogóle zobaczmy, dokąd to mnie obejmuje. Bo chcę tak tutaj rozwinąć tą produkcję alkoholową. To jak najwięcej tutaj. Okej. Okay. Ale sobie zmniejszę tą prędkość, żeby wiedzieć. Chyba je tak może 4. To jest dobry pomysł. 4. Tak raz, dwa, trzy, 4 te plantacje. Czego to jest? Co ja chciałem? Ach, nie. Plantacje nie. Raz. Dwa, trzy i cztery. A, nie mogę czwartej postawić, bo nie mam cegi, więc muszę chwilę poczekać. Your ships are being attacked. Oj. On nie ma tego. Niczego do obrony. Eksytuacja. Ten już chyba sprzedał? Sprzedał. To czemu nie mam zysku? Mam, ale mniejszy już. Bo koszty wzrosły bardzo. Dramatycznie. Gdzie się produkuje żelazo? Na głównej wyspie? Your ships are being attacked. Który tym razem? Ten znowuż. Kurczę, mam nadzieję, że mi go nie zatopią. Jak ja w ogóle tutaj stoję z żelazem? Jest dużo to. Czemu tak mało ładujesz? Załaduj jak najwięcej. Załaduj żelazo. Załaduj żelazo. Jak najwięcej. Jak najwięcej kasy było. Okej, a ja zajmuję się tutaj tym. Droga. Raz, dwa, trzy. Droga, raz, dwa, trzy. Droga, raz, dwa, trzy. Tak. Teraz po prostu biorę to. Karczowanie i karczujemy tutaj, że miał wgląd. Ok. Drogę oczywiście też ustanawiam. Droga ma iść do drzwi. To już wiem.
Dobra, szybki wybór chmielu i sadzimy chmiel. Tak. I jest. Kolejna. Tak. I tak. Druga. Tak. Wypełnić. Teraz drogę tylko doprowadzić. Tak o. Czym tutaj. Tutaj pociągnąć. Tak. I do magazynu jedno. Powinno być już dobrze. Magazyn tak o nim będzie. Ok. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na razie jestem na plus, to jest dobrze. Czemu tutaj nikt nie odbiera tego? To mnie martwi. Po co mam to, skoro nikt nie odbiera? No. Ojej, ojej. Czego im brakuje? Czy na wszystkiego im brakować, co najgorsze? Patrzmy, na straganach brakuje głównie tytoniu, tkaniny i żarcie. Żarcie jest największy kłopot. Pieniędzy nie mam zbytnio, to mnie boli. A jak stoi z bydłem? Bydło rośnie, czyli stawiam kolejną rzeźnię po prostu tutaj. Będzie większa produkcja tego. Tu nie mogę, tylko tutaj. Tutaj, o, to będzie dobre miejsce. I powinno się zacząć produkcja żywności większa już. A będzie żywność, to powinni ludzie wracać. Bez żarcia to uciekają po prostu. Ładnie żelaza wiozę teraz. 25, 75, nice. A on kupi 66. Czyli wszystko powinien sprzedać, prawda? Dziwne, że nie kupuje tego żywności. Myślę, jakby mu to zaorać, bo on tu ma te jednostki. Najpierw będę musiał na pewno ogarnąć tą moją główną wiochę. Dałeś? Wszystko? Wszystko. To zysk powinien być. Jest. O kurczę, ale zrobiłem. Tu mnie boli. Strata mnie boli wielka. Chyba postawię na wymianę jednej farmy tutaj. Farmy zboża już. Jest zboże, jest i zboże. To było, nie wiem. Boże, to uprawia mi panie zboże. Tutaj powinna się też rozwinąć już produkcja jedzenia, przez co ludzie powinni mi zacząć wracać. Się nie mylę. No, produkcja jedzenia jest na dobrym poziomie. Ty, stateczku, jak wrócisz, znaczy jak wracasz teraz, to chwilowo ci zawieszę Ahoj! to pływanie, bo chcę. The Proszę, mogę fleet is zbudować nowy ready for statek. your orders, Mnie commander. cieszyło. Tkaniny też wyszły? Kurczę, mole. No, tkaniny też tragicznie się skończyły. Oj, oj, oj. Ale wy ludzie macie wymagania. To ty sobie pływaj nadal. Bo ja muszę zwiększyć tutaj produkcję wszystkiego. Chcę już kupić? Nie, nie chcę nic już kupić. Ja cię kręcę. Nie chcę kupować ode mnie. Tragedia dla mnie wielka. Dobra, trzeba pomyśleć. Tutaj mam na razie te, to bym na przykład mógł owczarnię stawiać. Dwie. Początek dwie. Raz. Dwa.
Co za owczarniami idzie, trzeba wyczyścić. Żadnych. I doprowadzić drogę do nich. Tak. Tak. I tak. Och, nie przewidziałem takiego masakrycznego zużycia tego wszystkiego, wam powiem. Widzenie chyba udało mi się jakoś ustabilizować. Tylko problem z tkaninami teraz będzie. I tytoniem. Ale jak będzie już przynajmniej część ustabilizowana, będę mógł myśleć co dalej. Na przykład więcej wpuścić do miasta i tak dalej, i tak dalej. Tkanin nie ma, to nie ma zbytnio zysku. Chcę kupić znowuż? Żelazo nie chcę kupić. Kup trochę tkanin. Zatek, no ja nie chcę, żeby coś zrobić, nie? Ten co wiezie. Tyton, okej. Okay. Masz mi cegieł, na razie nie potrzebuję. Żelaza też więcej też nie potrzebuję, bo mam już tak wystarczająco dużo. Więc popatrzmy, co by tu zrobić. Tytoniu im brakuje. To jest nic nowego. Ale czemu na przykład stąd nie odbierają, co? Aha, tak. Tutaj drogę usunęłem też. I jakoś będzie, że od przodu tutaj na drogę nie podprowadziłem, to dlatego nie odbierają. Może odbierz to, co? Przedawać to żelazo też. Lazu całym. Do cna. Do zera. Nie chcę się zwiększyć. Nie chcą odbierać przędzy, nie wiem czemu. Gdzie jest droga? To o co chodzi? O co biega? To mnie denerwuje. Magazyn. Jest jakiś upośledzony. Ma w zasięgu, ale nie odbiera. No po co? No nie odbiorą. No gorzej nie tu przestawię. Głupi pomysł. Jego gościu będzie ten, mógł odbierać sam. Ciężka sytuacja w państwie duńskim. Ciężka, ciężka. Przecież ten nie chce kupować, to mnie martwi, smuci. Bardzo. Ty nie masz po co pływać już. Po co? I tak nie kupuje, to nie będzie pływał. Zyski pomału rosną. Żywność jest niby. To czeka na surowce. Przędzy więcej potrzebuję, to może będą większe zyski przez to. 2-3 domy. Najmniejszego poziomu. Tutaj taka kolejna dzielnica mała powstanie. Może to mi pozwoli jakieś małe chociaż zyski uzyskać. To będzie taki ostatni żonek tych domów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, sprzędzą stoi, tak nawiasem. Wiedzieć.
Zaprzędza. Mało. Wciąż mało. Stawiam kolejną. Czarnie może będzie jeszcze więcej przędzy, co liczę. Na co liczę? Dałoby się na przykład to tutaj też wywalić kiedyś. Po prostu to na przykład by mu też miasto rozwinąć. A całą produkcję stąd po prostu gdzieś przenieść. Ale to zobaczymy, czy misja będzie tego ode mnie wymagać. Zyski na szczęście rosną pomału. Pomału, ale rosną, to się liczy. Spadają, nie wiem czemu. Tytoń. To też dużo zależy od tytoniu. Ale co ja potrzebowałem na tytoniarkę? Straty. Bym mógł tytoniarkę postawić. Tutaj bym mógł ją wziąć i wozić liście tytoniu. Enemy cannons are firing on your ships. Uciekaj. New orders for the fleet, commander? Quince, tutaj. Nie, tutaj. Captain, my captain. Zabierz dużo liści tytoniowych i przewieź na główną wyspę, gdzie będzie większa produkcja. Ahoy, you landowers. Prawie na plus jestem. Prawie. Bym tych się może pozbył? On our way, my king. To by było zawsze, wiecie, te 50 kosztów mniej. Ty miałeś płynąć tutaj. Bo chcę ustawić nowe. Na razie. Usuń ten wpis całkowicie. Nie ładuj. Super. Super po prostu. Zatopił mi statek. Jestem w czarnym tyłku trochę. Dobra. Tym się zajmiemy już może w następnym odcinku, bo ja już nie mam sił na dzisiaj. Raczej powiem szczerze, między odcinkami ja tutaj ustawię po prostu, żeby tu kursowało i będę myślał co dalej. Ale komentujcie, subskrybujcie, słuchajcie.